Strajk szkolny wybuchł przez protest robotników z 1905 roku, który został brutalnie spacyfikowany z woli cara, nazwany później Krwawą Niedzielą. Studenci, widząc szansę, postanowili pokazać w walce swoją wolę, co zmieniło się w strajk, obejmujący wiele polskich miast. Strajkujący wysunęli kilka postulatów. Rząd rosyjski przystał na nie, ale na swoich warunkach.